Uroczystym apelem uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku uczcili 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowano również krótki program artystyczny mający na celu uroczyste upamiętnienie tego święta oraz przypomnienie, jaką drogę Polacy musieli przejść, aby odzyskać wolność. To przedstawienie miało dla nas bardzo symboliczne znaczenie. Mogliśmy uczcić pamięć tych wszystkich osób, które walczyły o niepodległość Polski. Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w obchodach 11 listopada kolejnej rocznicy. Uczniowie w głębokiej ciszy i skupieniu przysłuchiwali się m.in. recytowanym wierszom ukazującym walkę Polaków z zaborcami oraz patriotycznym pieśniom. W dzisiejszych czasach podtrzymywanie tradycji narodowej jest integralną częścią nauczania historii, nauczania patriotyzmu. No dlatego tego typu uroczystości są bardzo ważnym elementem nauczania w szkole. A co dla młodzieży znaczy taka uroczystość? Czy oni chętnie biorą udział w tego typu wydarzeniach? To są ochotnicy najczęściej z różnych klas. Są osoby, które częściej biorą udział w takich uroczystościach, chętnie się angażują w tego typu formy artystyczne, no ale myślę, że jeżeli już nie biorą udziału pozostali, no to powinni przynajmniej zobaczyć, brać udział czynny też w tego typu przedsięwzięcia. Jak powinno obchodzić się święto 11 listopada? Przede wszystkim to święto powinno się upamiętniać na pewno czcząc tych, którzy o tą wolność walczyli, upamiętniać te osoby, bo niestety historia, szczególnie historia współczesna, często zapomina o tych osobach. Forma może być dowolna. Ja przyjąłem akurat taką konwencję połączenia różnych form artystycznych. Natomiast święto może być obchodzone na różne sposoby. Może być na wesoło. No w przyszłym roku może wymyślę nieco inną formę upamiętnienia tych ważnych dla Polski wydarzeń. Następnie po części uroczystej uczniowie z klasy mundurowej zaprezentowali sprawnościowy pokaz. Pokaz dynamiczny, który został zaprezentowany tutaj, został wykonany przez uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. To był układ dynamiczny składający się z czterech elementów, czyli zerwanie kontaktu, formacji patrolowych, postaw strzeleckich i podstawowych technik samoobrony. A jak długo trwa nauka takiego pokazu? Ten pokaz, który tutaj został zaprezentowany, żeśmy ćwiczyli prawie miesiąc, no i tak były pewne błędy. Pokaz dynamiczny chcemy zaprezentować na Dni Kłodzka. Oczywiście rozbudujemy go o kilka elementów, także będzie dłuższy i wzbogacony.